Witam was bardzo, bardzo serdecznie razem z Marcinem. Cześć Marcinie. Witaj Krzysiu i dzień dobry wszystkim. Marcin jest dyplomowanym medykiem po studiach, z wieloletnią praktyką, posiada własną działalność gospodarczą i w mojej skromnej ocenie bardzo dobrze się na medycynie, na całym tym systemie zna i dlatego wielokrotnie u mnie już gościł i gości teraz. Choć temat jest taki nie za fajny, ale uważam, że powinniśmy się wiedzieć, co nas dotyczy, co nas otacza, a w mojej ocenie Marcin powie nam, jak jest. A chciałbym się dowiedzieć, jak to kurde jest z tymi obostrzeniami od strony... To znaczy, zrobię przydługi wstęp, ale powiem, o co mi chodzi. My Polacy umieramy na potęgę, to wynika ze statystyk, tygodniowo kilka tysięcy Polaków do kilkunastu odchodzi z tego świata więcej niż powinno, z czego tylko mały ułamek, około 20, góra 25% odchodzi z powodu koronki, czy w ogóle z powodów związanych z koronką, a reszta to są ludzie, na przykład tacy, którzy zginęli, moim zdaniem zginęli w karetce, bo na przykład mieli bo nie zdążyli, bo nie było miejsca na SOR-ze, żeby ich przyjąć, albo pacjent został bez opieki medycznej, ponieważ akurat zrobili mu test na koronkę, czy ma koronkę i go nie leczyli, nie pomagali mu, zanim ten nie będzie wyników tego testu, no i pacjent wziął i nie doczekał wyników, wziął i zmarł. A mówię to w kontekście tego, że PiS wymyślił sobie nowe tak zwane benefity dla ludzi zaszczepionych. Jednym z tych benefitów dla ludzi zaszczepionych, oni używają takiego obcego słowa, jest to, że już nie będzie robionych tych wszelkich testów na koronkę w Państwowej Służbie Zdrowia, tylko od razu pacjent będzie miał świadczoną pomoc. A contrario, dla wszystkich niezaszczepionych cały czas to świństwo zostanie. A pamiętajmy, że PiS zapowiedział tak szaleńczą czy tempo szczepienia, że nawet jak chcesz być zaszczepiony, jeśli jesteś młodym, zdrowym, 30-latkiem, nie ze specjalnej grupy zawodowej, to pewnie się tak zaszczepią bliżej 2025 niż 2020, bo procedura szczepienia zajmie w tym tempie, co PiS zapowiedział, ponad 6 lat. I to jak nic się nie spierdzieli. I chciałbym zapytać, jak to działa? Dlaczego to tak jest? No, o co tutaj w ogóle chodzi? Dobrze, więc zaczniemy od tych obostrzeń, które działają w tym momencie. Tak. W sytuacji, jeżeli chodzi o przychodnie, czyli o typ POZ, typ od nich zaczniemy, czyli od tej podstawowej opieki zdrowotnej, to wygląda tak, że pacjent rozbija się o teleporadę. Najpierw musi się dodzwonić do tej przychodni, a jest to bardzo ciężkie, spowodowane przede wszystkim brakiem kadrowym, brakiem recepcjonistek i recepcjonistów, którzy mieliby czas na odebranie telefonu. Albo sytuacją technologiczną, bo jest powiedzmy jedna infolinia na trzy przychodnie. No i jeżeli każda ma z nich 10 tysięcy ludzi pod opieką i z tych 30 tysięcy dzwoni kilkaset osób na raz, no to po prostu no, ma szansę dodzwonić się jedna i to niestety tak wygląda. Więc to jest pierwsze wąskie gardło, które mimo wszystko zostanie z nami dość długo, dopóki rząd przynajmniej tak chce, czy część spora społeczeństwa się nie wyszczepi. Drugim problemem jest to... Lub dopóki rząd nie odpuści. Tak naprawdę, co bardzo ważne, żeby powiedzieć. Rząd nie odpuści. Dokładnie tak. I dalej problem, tak jak mówię, no wszystko się zazwyczaj rozbija o kadrę, bo nas jest za mało i to podkreślam w każdym vlogu. Jest taki, że osoby, które w tym momencie są zakażone koronawirusem, są na kwarantannie, czyli mają podejrzenie, mają wyniku, zostają bez opieki medycznej, bo przychodnia nie może ich przyjąć, nie przyjmie osoby na kwarantannie, nie przyjmie osoby na izolacji, czyli tej, która ma wynik dodatni. Jedyne, co może im zrobić, to teleporadę. Ja miałem ostatnio bardzo często takie telefony właśnie związane z moją działalnością gospodarczą, gdzie dzwoniły do mnie osoby z pozytywnym wynikiem, albo na przykład dziecko jest dodatnie, rodzice nie, i potrzebowali temu dziecku pobrać krew na badania. No i teraz tak, przychodnia odmówi, bo nie może wpuścić dodatniego pacjenta do przychodni świadomie,
bo naraża innych pacjentów, naraża rejestrację, naraża lekarza, naraża pielęgniarkę, a nie dysponuje środkami ochrony osobistej dobrej jakości. Prywatnie ciężko jest pojechać i pobrać temu dziecku, bo po pierwsze część osób nie będzie miała pieniędzy na spory pakiet badań. Te usługi są strasznie drogie, bo taki medyk musi przyjechać w odpowiednim momencie, być ubranym w bardzo drogi strój ochrony osobistej, zabrać tą krew, pojechać do specjalnego laboratorium, z którym ma umowę, ten stroje utylizować po drodze, więc takie pobranie to jest oprócz kosztów badań dodatkowo około 200-300 zł. I to I wynika nie z tego, wszystkim to że wy będziemy macie kosztować. koszt. I to wynika z tego, że wy macie koszty, nie z waszej pazerności, tylko są Nie, koszty nie, nie. tego utylizacji, stroju i tak dalej. Sama maseczka kosztuje Dokładnie kilkadziesiąt tak. złotych. Dojazdu, koszt umowy z firmą, która wykonuje te badania, plus do tego potem w jakiś sposób dotrzeć wyniki i tak dalej, bo to zajmuje nam czas. To nie jest tylko kwestia naszej pracy, ale tak naprawdę nie wiem. Klasyczne pobranie, jak przychodzi do mnie pacjent, od wejścia do drzwi do wyjścia, czyli z rejestracją, że wszystkim zajmuje mniej niż 10 minut. Tak? No pod warunkiem, że nie jest to pacjent z trudnymi żyłami i tak dalej. Na dojazd do pacjenta, ubranie się w te wszystkie rzeczy przed jego domem, tak? Pobranie tej krwi, potem zabranie tego materiału, rozebranie się, dojazd do laboratorium i zdanie tego laboratorium zajmuje kilka godzin. Więc to jest ubranie się, rozebranie i jeszcze jak tych pacjentów jest kilkoro, no to troszkę to inaczej wygląda, ale jak jest jeden, no to te koszty strasznie rosną. Więc tu jest problem. Osoby, które mają koronkę albo są, tak jak mówię, na kwarantannie, są pozbawione pomocy. Zostaje im tylko i wyłącznie wezwanie karetki, która nie wiadomo kiedy przyjedzie, I czy i pojechanie do przyjedzie? szpitala zakaźnego. I pojechanie do szpitala zakaźnego czy szpitala covidowego, który jest obładowany. I czekanie Ale tam naście godzin. przepraszam, bo z tego co się dowiadywałem, to o ile przychodnie ludzi z kwarantanny nie przyjmują, no bo oni są potencjalnie chorzy, o tyle szpitale ludzi z kwarantanny nie przyjmują, bo szpitale przyjmują tylko tych, co do których jest pewność, że są chorzy. Więc taki pacjent z kwarantanny, jak ma kwarantannę covidową i na przykład mu się trafi, nie wiem, angina, świdka, cokolwiek, nie wiem, na które teraz są szczepione, cokolwiek mu się trafi, nie wiem, złamie nogę, temu nikt nie pomoże, bo przychodnia nie, bo może być chory, a szpital nie, bo może być zdrowy. Tak to rozumiem. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Idziemy dalej, bo już mówiliśmy o przychodni, Tak. tak? Pomijam już braki kadrowe, kolejki, na tego typu rzeczy. Dalej system Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli pogotowia. Tutaj mamy już w ogóle cyrk, bo po pierwsze jest bardzo znowu duży problem kadrowy. Po drugie, nadal te karetki czekają godzinami na zdanie pacjentów i nie wynika to ze złośliwości SOR-u i personelu, ani nawet z miejsc w szpitalu, tylko po prostu złożenia systemu. Bo pacjent, który nie ma wyniku, no nie może trafić na stronę czystą do pacjentów, którzy nie są COVID-owi, a jeżeli ma wynik, to musi być miejsce dla niego. Więc to jest też w ogóle gigantyczny problem. Karetki pogotowia, te czasy się wydłużyły diametralnie, bo zazwyczaj czas dojazdu karetki w mieście to było do 30 minut, poza miastem do godziny, to i tak jest bardzo długo. No a teraz zdarza się tak, że ja dzwoniąc przychodni, prosząc o karetkę, bo czasami no, trafia do mnie pacjent, który ma zawał albo inne rzeczy, to już miałem taką informację, że do takich bardzo ostrych stanów będą mi w stanie skombinować karetkę, bo ktoś coś tam zrobi, zostawi i tak dalej, ale będę musiał poczekać. A w sytuacji, kiedy właśnie miałem pana z urazem ręki, to dzwoniłem koło godziny 16, powiedział mi dyspozytor, że od godziny 14 wszystkie lżejsze rzeczy niż ostre wypadki, jakieś takie wstrząsy, zawały, leżą i nikt do nich nie jeździ. Czyli 2 godziny był czas w ogóle oczekiwania na przyjazdu ponad karetki, bo nie było karetek. Wymyślił nasz kochany rząd, że ratownicy medyczni mają robić testy, ale po pierwsze nie przygotował całej legitymizacji tego rozporządzeń, nie zrobił szkoleń, a po drugie te testy, które są w karetkach dostępne i mają być, one to są testy przesiewowe niekoniecznie dobrej jakości. I tutaj boję się przekłamania w drugą stronę, czyli nie tego, że pominiemy osoby, które są faktycznie dodatnie,
Tylko tego, że ten test dodatni wyjdzie u osoby, która już przechorowała COVID, albo u osoby, która na przykład ma grypę typu B, bo takie testy niestety też się trafiają, czy opryszczkę, wyjdzie dodatni test i ona trafi na oddział covidowy albo będzie czekać w kolejce na oddział covidowy. I tu jest problem. I tam ją problem zarażą. Na... Tak, problem dalej jest ze zdaniem tych pacjentów, bo szpitalny oddział ratunkowy ma pewną pojemność i żeby pacjent trafił na oddział, musi przejść przez szpitalny oddział ratunkowy albo izbę przyjęć, przejść kwalifikacje, badanie lekarskie, trzeba wiedzieć, gdzie go, do jaki oddział go dać, musi przejść podstawowe badania. Dopóki SOR jest zajęty, bo nie ma miejsc na oddziałach, więc pacjenci leżą na SOR-ze czasami dobę, czasami dłużej, a karetka czeka z pacjentem przed szpitalem na pacę, no bo nie jest w stanie go oddać. Wychodzi też szpital z takiego założenia, że lepiej, żeby ten pacjent był w karetce, niż ma zostać na ulicy albo ma zostać na przeładowanym SOR-ze, gdzie ten personel nie jest w stanie po prostu ogarnąć takiej ilości osób. Więc tu jest korek numer dwa. No i zostaje jeszcze korek numer trzy, czyli same szpitale. W województwie mazowieckim tych szpitali covidowych wedle raportu ministerstwa, takich typowo covidowych, jest 16, więc jest spora ilość tych łóżek, no ale niestety no, leczenie covidu trwa trochę. I to nie jest tak, jeżeli mamy takie przyrosty, tak jak pokazywałem, że kilkaset osób dziennie by trafiało do szpitala, bo to, że mamy, nie wiem, 7 czy 8 czy 10 tysięcy wyników pozytywnych, to nie oznacza, że wszyscy trafią do szpitala, tak? Więc trafia średnio tam powiedzmy ponad 10%, czyli 200-300 osób dziennie na zapełnione miejsca. No, jest korek, ale też ale problem przepraszam, polega w szpitalach nie covidowych. Tutaj przerwę. Według danych oficjalnych rządowych liczba osób hospitalizowanych ze względu na COVID spada. Było już ponad 20 tysięcy, a teraz jest poniżej 20 tysięcy. Zajęty łóżek. Tak, tylko dobrze, tylko problem polega na tym, że jak były tworzone te łóżka, to też jest bardzo ciekawe, to trzeba powiedzieć. Wyobraź sobie, że dostajesz telefon jako ty, jako dyrektor szpitala, od ministerstwa, które nie pyta cię, czy ty masz personel, czy masz miejsce, tylko dostajesz polecenie. Proszę stworzyć 200 łóżek covidowych na jutro rano. No to wiem, to pamiętam. Były potem takie... Co robili? Tak, ścianki z karton gipsu, zabieranie miejsc na innych oddziałach, tego typu rzeczy. Wirtualne łóżka, na których nikt nie leżał. Stąd się mówi, że mamy 20% łóżek, 30%, tak? Ja mówię o typowo łóżkach, gdzie jest personel i gdzie jest pacjent na oddziale stricte przygotowanym do COVID-u. No tam miejsc nie ma. Więc ci pacjenci byli upychani, gdzie tylko dało radę, a tych, którzy dało radę, byli wypisywani. No i tu wracamy do normalnych oddziałów. Żeby trafić na planowany zabieg, trzeba mieć wynik COVID-u ujemny. I tu się zaczyna robić problem, bo czas oczekiwania to jest kilka dni. To, że ty masz wynik dzisiaj ujemny, nie znaczy, że będziesz miał ujemny za 4-5 dni. Zwłaszcza, że te testy dają, prawda, wyniki fałszywie pozytywne. Różnie. Tutaj do testów nie dochodzimy, bo to jest kolejny temat, o którym już gadaliśmy. Rozumiem. Już mówiliśmy i o PCR-ach i o innych. Tak, tak, tak. Chodzi mi stricte teraz systemowo, tak? Masz wynik ujemny, trafiasz na oddział. Tam pobierają wynik podobnie, ale już jesteś na oddziale wśród pacjentów, tak? Bo teoretycznie byłeś bezpieczny i się okazuje, że jesteś dodatni. I co? Wszyscy pacjenci, którzy mieli z tobą kontakt, niestety mają odwołane zabiegi. I takie sytuacje się zdarzają, że sypie się na przykład cała kardiologia, bo się okaże, że trafia się pacjent dodatni. I wszyscy, którzy czekali na wykonanie zabiegu planowego, ten zabieg mają odwołany, po prostu. Przeniesiony w czasie. A to są zabiegi, które potencjalnie ratują życie, bo na przykład to jest jakiś zabieg na sercu, żeby ten pacjent za pół roku nie zmarł. Dokładnie. To jest na przykład przepychanie tętnic wieńcowych, tak? Je udrażnianie. I takie rzeczy się niestety zdarzają, że pacjenci, którzy byli w stanach ciężkich, ale takich, że no, była szansa na to, że przeżyją, czekali kilka tygodni na skuteczne leczenie zawału, trafiali na oddział i nagle się okazywało, że ktoś się trafił dodatni z pacjentów, który był już, wiesz, w wynikach weryfikacyjnych i wszyscy zostawali wypisani albo była próba upchania ich po innych szpitalach.
I tu cały klucz tego, co powiedziałeś na początku, że tysiące Polaków umiera z powodu zapaści systemu wynikającej z niedoboru medyków, o czym zawsze będę powtarzał. Mamy 3-4 razy nas jest za mało, żeby ogarnąć taką falę pacjentów. A druga rzecz wynika niestety z tego, że te procedury koronawirusowe wydłużyły czas oczekiwania, wykluczyło osoby dodatnie tak naprawdę z zabiegów. No i powodują, że gdy się taka osoba źle zweryfikowana, bo ten system jest źle ułożony, trafia, to wyklucza też pacjentów, którzy byli zdrowi, ale mieli z nią kontakt. No i tu jest gigantyczny problem. A z drugiej strony, to co wymyślił rząd o tym ściąganiu restrykcji u osób szczepionych, już pomijam ten plan, który jest niewykonalny, te 20-30 milionów. To już Załóżmy na masakrowałeś. przykład, że to już Słuchajcie, zmasakrowałem. Załóżmy. my tak dziwnie rozmawiamy ze względów internetowych. Połączenie jest jakie jest. Ja zaczynam mówić, kolega mnie słyszy z 2-3-sekundowym opóźnieniem, dlatego tak na siebie zachodzimy i dlatego tak to wygląda. To nie jest brak szacunku ani mojej do kolegi, ani kolegi do mnie, więc to chcę wyjaśnić. Natomiast tu przypominam, że już był filmik, on całkiem dobrze się rozszedł, ma prawie 100 tysięcy wyświetleń, gdzie Marcin dokładnie masakrował ten system, mówił jak to działa, zresztą tutaj każdy, kto ma kalkulator, może to zmasakrować, że się tak wyrażę. 60 milionów iniekcji, 60 milionów dawek szczepionki podzielić przez 180 tysięcy tygodniowo daje nam 6,4 roku. Więc tutaj nie jest kwestia tego, że oberwą ludzie, którzy są jacyś antyszczepionkowcy i nie chcą się szczepić, ale oberwie dosłownie każdy, nawet taki, kto chce się szczepić. Nie licz na to, że w 2021 będziesz miał zastrzyk, jeśli jesteś takim. Jeśli ty chcesz się szczepić, to ty powinieneś zniechęcać wszystkich innych do szczepienia, bo to jest jedyna twoja szansa, żeby się zaszczepić. Dokładnie tak. To powiem Wam jeszcze ciekawostkę. Załóżmy, że ten plan się udaje w jakiejś części. To jest bardzo optymistyczne. Załóżmy, że rząd, nie wiem, nakłonił 10 milionów ludzi do tego, że się zaszczepiło i się udało ich zaszczepić. Załóżmy. To teraz sobie wyobraźcie, że w zależności tego, jakie odpalicie sobie badania na temat szczepionek na koronkę, to ich skuteczność wynosi od 70 do 95%. Załóżmy, że było to 80%. Tak, dla tej dywagacji. Oznacza to, że wyszczepiliśmy 10 milionów ludzi, z których 2 miliony myśli, że jest wyszczepionych skutecznie na koronkę, a nie będzie. Tak, no bo dla nich ta szczepionka nie zadziała. Restrykcje dla nich zostaną zdjęte. Tak. I teraz sobie wyobraźmy tak, że trafia się ognisko koronawirusa w pracy, gdzie jest 100 osób, tak? Z czego wszystkie były wyszczepione. No i się okazuje, że puszczamy dalej 20 osób w miasto, czyli 20%, które myśląc, że są wyszczepione, są bezpieczne, które rozsiewają ten syf dalej. Trafiają one do szpitala na planowane zabiegi, znowu wyłączają całe oddziały. Być może już storpetowali ten pomysł, będą chodzić bez maseczek, też mogą dalej zarażać. Te pomysły o zdjęciu restrykcji dla osób szczepionych, nawet zakładając, ja tak jak mówię, to się nie uda, ale nawet zakładając, są po prostu pomysłami jakiegoś biurokraty, który nie ma pojęcia o medycynie. Pozdrawiamy pana profesora. Pozdrawiamy. Pozdrawiam panie profesorze samo za oraczku. Pozdrawiam. Polecam następnym razem na konferencji słuchać, co mówił minister zdrowia, bo któryś z panów się ośmieszył w tym momencie. Pozdrawiam. Dokładnie, no to jest pomysł biurokraty, bo to stworzy nam lukę, bufor kilku milionów ludzi, jeżeli by się, mówię, wszyscy zaszczepili, bufor kilku milionów ludzi, którzy będzie myślał, że jest bezpieczna i teraz dalej będzie to rozsiewać. To po prostu no, nie zadziała. To jest niebezpieczeństwo dla nas i dla reszty obywateli, bo my będziemy myśleli, wiesz, że jest bezpiecznie, bo to jest bardzo ciekawy aspekt psychologiczny. Jeżeli wiesz, że czegoś nie umiesz, to rozsądny człowiek czegoś nie robi. Tak? Jeżeli wiesz, że ktoś jest potencjalnie zakaźny, to się do niego ubierasz albo unikasz z nim kontaktu. A jeżeli mówisz, a szczepiony to bezpieczny, to przestajesz uważać. Tu Tak. się pojawiają błędy. Dokładnie. Plan nie do wykonania, jeżeli chodzi o szczepienia, zdjęcie restrykcji jest głupie. Mówimy cały czas o z aspektu takiego medycznego, tak, nie urzędniczego.
Bo to, co myślę o szczepieniach, już mówiłem wielokrotnie, że i ty też mówiłeś, więc myślę, że nie ma sensu z każdym Ale materiałem go powtarzać. powtórzmy to, bo będą wciskać nas w politykę. Przynajmniej ja, a wydaje mi się, że Marcin się też pod tym podpisze. Nie jestem ani antyszczepionkowcem, ani proszczepionkowcem. Uważam, że szczepienia jako takie to jest bardzo dobra rzecz, pod warunkiem, że szczepionka jest dobrej jakości. A to, czy szczepionka jest dobrej jakości, to możemy stwierdzić dopiero po gruntownych badaniach. Nie ma gruntownych badań, nie możemy stwierdzić, czy preparat jest dobrej jakości. Nie wiemy, czy preparat jest dobrej jakości. Z ostrożności należy go traktować jako preparat nieustalonej jakości, czyli niebezpieczeństwo bardzo, bardzo duże mogące stanowić. I takie jest moje stanowisko. Ja się z Tobą zupełnie zgadzam jako osoba, która ma uprawnienia do szczepień i szczepi. Szczepionki są najlepszą rzeczą, jaką póki co wymyśliliśmy na choroby zakaźne. Mamy teraz świat, gdzie nie ma szczepionki na jedną chorobę i widzimy, jak to wygląda. I nie chodzi mi tutaj o ilość zgonów, bo to zupełnie nie, tylko chodzi o rozwałkę ekonomii systemu i o utrudnianie nam życia bardzo mocno różnymi restrykcjami. To wynika z tego, że powstał nowy drobnoustrój, który sieje żniwo, ale przede wszystkim powoduje gigantyczną falę pacjentów, która trafia do systemu opieki zdrowotnej, na co żaden system nie jest przygotowany. Jeżeli sobie popatrzycie na Stany Zjednoczone, które uznaje się za jeden z lepszych systemów, to tam kilkanaście milionów osób straciło ubezpieczenia zdrowotne właśnie z tego powodu, że system padł poprzez koronawirus. I każdy system zostaje rozjechany. I tutaj pokazujemy właśnie, jak ten świat może wyglądać bez któregoś ze szczepień w przypadku, kiedy powstaje jakakolwiek epidemia. Ale nadal szczepmy się szczepieniami bezpiecznymi, przebadanymi, ale przede wszystkim świadomie i z własną zgodą. To nie może być tak, że ktoś robi eksperyment medyczny i nie ma ku temu żadnych zabezpieczeń, tak? No bo gdyby te firmy ponosiły odpowiedzialność, gdyby wypłacały odszkodowania, gdyby powstały specjalne szpitale czy ośrodki, które by leczyły powikłania, czy badały pacjentów po jakimś czasie, po pół roku, jak tam u nich to wygląda, no to wiedzieli, troszkę ta sytuacja wyglądałaby inaczej, tak? Ale to jest eksperyment bez odpowiedzialności. W dodatku Tak oparte na naprawdę. oszustwie, ponieważ nikt nie mówi tym ludziom, że to jest eksperyment, tylko człowiek z dyplomem profesora mówi im, że praktycznie nie ma przeciwwskazań, że to jest bezpieczne i nic nie mówi, że to jest eksperyment. W związku z tym de facto tych ludzi oszukuje. A eksperymenty medyczne zgodnie z prawem mogą się odbywać tylko za świadomą zgodą pacjenta. Jeśli pacjent jest oszukany i myśli, że nie bierze udziału w eksperymencie, to nie może wyrazić świadomej zgody na eksperyment. Proste. To jest po prostu gigant na milionową skalę. My musimy postawić sytuację jasno, tak? W jakim jesteśmy momencie jako cywilizacja, jako społeczeństwo. My mamy cztery drogi do wyboru w tym momencie. Albo nie robimy nic kompletnie, pozwalamy, żeby sobie COVID hulał i tyle. Tylko problem będzie polegał na tym, że ludzie będą chorować, będą trafiać na długi L4, bo to nie jest grypa, z której się wyplączecie w 3 dni. Będą padać kolejne gałęzie gospodarki związane z tym, że po prostu ludzie nie będą pracować. Plus system, który już jest dorżnięty, zostanie dorżnięty jeszcze bardziej i ludzie będą umierać z innych powodów jeszcze bardziej masowo. Czyli zawały, wypadki i tak dalej, no bo ktoś się będzie zajmował pacjentami covidowymi, a przynajmniej próbował, a nie będą dojeżdżać karetki, będzie jeszcze większy problem z dostaniem się do systemu i w perspektywie kilku lat umrą naprawdę nie dziesiątki, a setki tysięcy ludzi. Więc tu jest niestety problem. Druga rzecz, którą możemy robić, to jest częściowy lockdown, czyli to, co my próbujemy robić teraz, ale no jak tam wychodzi, to widzicie. System nadal został rozjechany, ekonomia została rozjechana, my po prostu staramy się to jako państwo, nie mówimy jako medycy, tylko decydenci, rozłożyć ilość zgonów w czasie i całą tą tragedię. Opcją trzecią jest pełny lockdown, na który nas nie stać, czyli to, co zrobili Chińczycy. Odgrodzili strefę kordonem, zaspawywali drzwi, ludzie nie wychodzili z domu, część z nich umarła w domach po prostu. I tak w kilka miesięcy zwalczyli problem, ale nas na to nie stać i humanitarnie, i społecznie, no i przede wszystkim ekonomicznie, no bo nie jesteśmy w stanie się zamknąć. No i została nam opcja czwarta, czyli eksperyment medyczny, tak? Podajemy szczepionkę, która nie przeszła wszystkich faz badań. Te ostatnie są robione bez szerokich badań na dużej populacji, więc nie znamy
tych skutków, które występują raz na 10 tysięcy, 100 tysięcy, to nam wyliczył komputer po prostu z rachunku prawdopodobieństwa, a nie były one przeprowadzane fizycznie w jakimś państwie, więc nie znamy tych powikłań, no i to jest po prostu eksperyment. No, mamy tylko nadzieję taką, że te szczepienia przyniosą więcej korzyści niż strat. No i tyle. Tak naprawdę, więc mamy te cztery drogi do wyboru, tak? Każda z nich jest zła. Tu jest kwestia minimalizacji tego zła, no ale ja myślę, że nawet jak wybieramy między czymś rozwiązaniem gorszym i złym, no to powinniśmy mieć taką świadomość, że minister zdrowia powinien wyjść i powiedzieć: słuchajcie, jest tak, tak i tak, system nie działa, a nie udawanie, że wszystko jest wspaniale. Powiedzieć, że nie mamy miejsc w szpitalach, a nie udawać wirtualne łóżka tworzyć. Powiedzieć, jak to wygląda, że no będą powikłania, ale wyliczyliśmy, że będzie ich mniej i będzie mniej zgonów, niż jak nie robilibyśmy nic, więc no to jest jedyna droga ratowania gospodarki. No i powinien stanąć w prawdzie i powiedzieć: tak, zaopiekujemy się wami albo będziemy się starać, jak tylko możemy. I tyle. Tak jak był taki fajny film o Czarnobylu, serial, na pewno pamiętasz, bo na pewno go oglądałeś. I tam byli górnicy. I oni zostali władowani po prostu do wykopania pod reaktorem rowu i im powiedziano wprost, jak to wygląda, że pewnie umrą i tak dalej, że się pewnie nimi nie zajmą. No. I ja myślę, że my powinniśmy dostać taką samą informację, że jest ryzyko, podejmujecie to ryzyko, a nie mówienie o superbezpieczeństwie i zapewnianie o tym, że to jest wspaniale. No, nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie. No To jest właśnie. symulacja komputerowa. To nie zostało przeprowadzone faktycznie na dużej grupie ludzi. Te szczepionki przeszły badania na kilku do kilkunastu tysiącach ludzi, a nie na kilkuset, czy kilkudziesięciu, czy kilku milionach. No, Nie. twierdzą, że ten Pfizer na 40 tysiącach przeszedł badania. No to teraz mi powiedz, że jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład raz na 50 tysięcy będzie powodował paraliż, to jakie jest prawdopodobieństwo, że w tą grupę ktoś trafi? No właśnie. Do tego Czy jeszcze. raz na 100 tysięcy, a przy tak dużej ilości dawek, no to będzie widać, że ja się obawiam po prostu tego, że nawet jeżeli zakładam, bo ja cały czas, wiesz, optymistycznie na to patrzę, nazwijmy to tak, optymistycznie zakładam, że ta szczepionka będzie super skuteczna, super nam pomoże, super liczba osób się zaszczepi, w ogóle, nie wiem, zaszczepią się wszyscy, tak, 30 te milionów osób, że się zaszczepi tymi 60 milionami dawek. No to jeżeli raz na 250 tysięcy wystąpi powikłanie poważne, to sobie łatwo policzyć, ile kalek będzie, czy ile trupów No, po tej to szczepionce. niedużo, to tylko, Tak? przepraszam za wyrażenie, tylko 120, ale mi się wydaje, że to będzie dużo, dużo częściej, chociażby na Ale podstawie dobrze, test. niech to będzie 120, nie? W porównaniu z koronką, która nam zabija więcej osób i powoduje więcej kalek, jest to nadal zysk dodatni, Tak! tak? Zysk dodatni jest w sumie dodatni. Jest Ale to nadal poczekaj, zysk. czekaj, czekaj, Ale czekaj, ja czekaj. uważam, że powinni ludzie mieć świadomość tego, że podejmują ryzyko. Dokładnie. Chociażby po to, żeby była ogólna świadomość systemu i jak przyjdzie taki człowiek potem po szczepieniu i zacznie zgłaszać jakieś powikłania, nie wiemy jakie. Może to być na przykład, nie wiem, paraliż dolnej części ciała, cokolwiek, cokolwiek. I on przyjdzie do lekarza i powie: panie doktorze, pani doktor, zdarzyło mi się to i to i to, byłem szczepiony. To doktor mówi: o kurczę, mamy powikłanie, działamy, badamy, kojarzymy to z tym, leczymy człowieka, a nie mówimy mu: ściemniasz, sparaliżowało cię zupełnie z innego powodu i w tym momencie nie ma adekwatności. Natomiast na podstawie tego, jakie były powikłania po szczepieniu bodajże na ptasią grypę, jak one były częste, mi się wydaje, że te powikłania będą częstsze. Ale to jest zupełnie inna kwestia, słuchaj, bo tutaj tak masz rację, trzeba by ludziom po prostu powiedzieć wprost: słuchajcie, jesteśmy w dupie, czarnej dupie. I to nie jest tak, że to się za chwilkę skończy, mamy wybór, albo to, albo to. I ludzie podejmują decyzje świadomie. Ja nawet bym się zgodził na to, że ci, którzy podejmą taki wybór quasi-altruistyczny, czyli zaszczepią się, a więc wezmą na siebie ryzyko powikłań, ale też jest nadzieja, że przez to zdobędziemy jakąś odporność stadną i ten wirus szybciej odejdzie, żeby im za to zapłacić. Ale nie może być tak, że ci, którzy nie zdecydują się na szczepienie, są de facto karani, bo odebrano im
prawa człowieka, to są podstawowe prawa człowieka. Prawo do wychodzenia z domu, prawo do normalnego robienia zakupów, prawo do wypoczynku i tak dalej, bo nie chcą się poświęcić. To jest chore. I to jest nienormalne. Nawet powiem ci, że w konstytucji, a ty jesteś prawnikiem, z tego co Tak. pamiętam, to będziesz to lepiej 40 wiedział, któryś artykuł że konstytucji nie pozwala. jest zapis, który gwarantuje wszystkim dostęp do darmowej, A to tak. wiemy jak to jest, opieki medycznej na tym samym poziomie, czyli to jest też łamanie praw Tak. konstytucyjnych, no bo tak naprawdę to jest ograniczanie, ograniczanie. No nie wyknikające, bo ja rozumiem, że występuje procedura, nie wiem, masz super zakaźny wirus, powiedzmy, nie wiem, HIV czy HCV, tak? No nie super zakaźny, ale powiedzmy, że masz wirus HIV czy HCV, no to wiadomo, że procedura wykonywania u ciebie zabiegu musi troszeczkę wyglądać inaczej, no bo nie wiem, trzeba zrobić badania wcześniej i jest troszeczkę dokładniej, chociaż zawsze jest mocno dezynfekowany sprzęt i sterylizowany, to po tobie jest jeszcze szczególniej to przeglądane i tak dalej. To rozumiem, czyli takie osoby na przykład, które mają koronkę, czy są na kwarantannie, no to dla nich powinna być stworzona ścieżka, w jaki sposób oni sobie mają z tym poradzić, czy powinny być na przykład przychodnie typowo Korona Plus, jedna na duże miasto, czy szpitale powinny mieć izbę przyjęć, do której może ktoś z koroną się zgłosić dodatnią, nie wiem, przyjechać własnym transportem. I mieć na ten moment możliwość wyjścia z domu, tak, nie na zakupy, na inne rzeczy, ale jedziesz do szpitala, bo się źle czujesz, tak? Bo jak na przykład nie możesz do przychodni, no to by było do zrobienia, ale nikt o tym nie myśli, a to jest grupa naprawdę chwilami nawet ponad 100 tysięcy osób, która miała jednocześnie i była na kwarantannach i na izolacjach, nawet chyba 200 w pewnym momencie, a tak O, codziennie nie śledzę tego. słuchaj, w pewnym momencie na kwarantannie to było 500 000 Polaków. No Teraz widzisz, no to sobie jest teraz dobrze ponad 200 tysięcy, prawie 300. Wyobraźmy, że te 500 000 zostaje bez pomocy. I co ma taki człowiek zrobić, jak ma ból w klatce piersiowej? Tak, zadzwoni po karetkę, która przyjedzie do niego za 2 godziny, czy będzie próbować pójść do przychodni? Nawet do tego stopnia się zdarza, co mnie bardzo razi jako medyka, ale z drugiej strony rozumiem ludzi, że ludzie zaczynają kłamać, unikają wykonywania testów. Miałem kiedyś taką pacjentkę, która przyszła do mnie z bólem w klatce piersiowej. No musieliśmy zrobić EKG, no bo rozumiemy, no ból w klatce może to być wszystko, tak? Więc rozmawiałem z tą pacjentką, zrobiliśmy jej EKG. Pomierzyłem ciśnienie, zrobiliśmy wszystkie podstawowe parametry. Ona później trafiła do mojego kolegi na dalsze badanie i pod koniec wizyty powiedziała, że ma taką kumulację, że tam zdrowie i tak dalej, sytuacja rodzinna. No i jeszcze przy okazji dzisiaj odebrała dodatni wynik na koronawirusa. O kurde. Aby, jak to dodatni? No, mówi przeciwciała z krwi, plus jeszcze miałam wymaz. Pokazać. O cholera. Pacjentka, która była w przychodni, była przeze mnie badana ponad 20 minut, wykonywałem jej tam badania, robiłem EKG i lekarz też około 20 minut wizyta, tak? No i my oczy w 5 zł i teraz co z nią zrobić? I z nami, i z rejestracją. Dzwonienie było do sanepidu, pytanie. Oczywiście sanepid zaniżył jakość środków, które powinniśmy mieć, bo już mówi, że byle jaka przyłbica, byle jaka maska. No i co? No robiliśmy sobie testy i tyle. No. Ale tak naprawdę te testy, jeśli dobrze, przynajmniej w wersji oficjalnej, to dają wyniki dopiero po kilku dniach, więc wy przez te kilka dni to chyba Dokładnie. nie No my powinniście jako medycy, pracować. wiesz, no ale teraz sobie wyobraź, że na przykład dowiadujesz się, tak jak ja się dowiedziałem też niedawno, że była u mnie pacjentka z dzieckiem i pacjentka po 2 dniach wyszła dodatnia. O kurde. No i teraz co? Tak, więc tutaj też no, nie ma systemu, który by na przykład oddzielał ludzi infekcyjnych od nieinfekcyjnych, który by te POZ-y również bronił, bo tam też się dużo trafia. Ludzi z koroną, po których się dowiadujemy kilka dni, tak? A jeszcze system niestety nie działa, śledzenie takiego, mówię, śledzenie w takim dobrym sensie toru zakażenia, czyli nie obzwania się, nie mówi, dobra, to gdzie pracujesz, gdzie byłeś? Szukamy. Coś takiego nie działa. W ogóle sanepid się tym nie interesuje z braku mocy przerobowych. I taka osoba mówi, no to pan pójdzie na kwarantannę, że on był w placówce medycznej 2 dni wcześniej, albo na izolację. I mógł zarazić milion osób po drodze, znaczy milion, wiecie o co chodzi, tak, że wszystkie po kolei, w którymi stał w kolejce na przykład przed przychodnią.
Czy teraz będzie jeszcze śmieszniej? Dzisiaj spadł śnieg w Warszawie, nie wiem jak u was, ale u mnie Tak, tego też, śniegu też, już troszkę też jest. byłem na sankach. Jest zimno i sobie teraz wyobraźcie, że ja mam na przykład punkt pobrań krwi otwarty od godziny 8 do powiedzmy tam 9:45, tak? I przychodzi mi 20 osób rano, które nie zachowają odległości metra od siebie albo półtorej, stoją w kolejce pod drzwiami, a ja nie mogę ich wpuścić wszystkich do środka, bo łamię przepisy, tak? No bo nie jestem w stanie ich też rozsadzić co 2 metry, a nawet jakbym rozsadził, to istnieje kumulacja aerozolu w pomieszczeniu, więc w ogóle nie mam żadnego dobrego wyjścia. Szefostwo nie może postawić namiotu, bo też ich nikt nie upilnuje. No i tak naprawdę ci biedni ludzie stoją czasami godzinę, półtorej na mrozie przed przychodnią, w odległości pół metra od siebie, czekając na pobranie krwi. I potem trafiają wyziębieni do mnie i się trafiają infekcje nawet po kolejce, nie wynikające z tego, że się od kogoś zarazili, go po prostu przemarzli. Czy kilkutygodniowe dziecko, które jest poubierane we wszystko i w wózku stoi pół godziny. Tak, no, pobranie krwi takiemu dziecku zmarzniętemu to jest po prostu już no, naprawdę wyższa szkoła. Nawet się zdarza, że im ręce trzymamy w miskach z wodą ciepłą, nie? Żeby się naczynia rozszerzyły. Także no, nikt kompletnie tego nie przemyślał i restrykcje są bardzo źle ułożone i zdjęcie ich osobom, które się ewentualnie zaszczepią w optymistycznym niestety wariancie, no też nie są mądre. Dobra, ale tak jeszcze jedna rzecz mi się pomyślała, bo zobacz, jak rząd każe traktować zaszczepionych jak nieroznoszących wirusa, bo taka jest ostatnia wersja tych rządowych ekspertów i ministrów, to prawdopodobnie ty dostaniesz polecenie podchodzić do niego bez środków ochrony osobistej. I teraz to jest ciekawe, Dokładnie. bo czytałem te ulotki, bo już ich jest kilka, i tam za cholerę nie wynika z nich, że jakakolwiek szczepionka chroni przed zakażeniem. One mówią o skuteczności w ochronie na zachorowanie. No, to jest zdecydowanie inna rzecz. Nawet ja laik wiem, że zakażony, a chory to są dwie różne rzeczy. Jak jest chory, no to wiadomo, ma objawy i tak dalej. Ale i przed tym ta szczepionka ma chronić. Natomiast zakażony, no to jest tak samo jak bezobjawowy. Czyli on po prostu ma te wirusa w sobie, rozsiewa go, tylko nie ma objawów. I teraz ty dostaniesz polecenie traktować go jak całkowicie bezpiecznego koronkowo, to przecież on cię wcześniej czy później zarazi. Więcej, ty jak się zaszczepisz, no bo ty będziesz musiał się podjąć taką decyzję w pierwszej kolejności. I makie mam dziwne wrażenie, że ty możesz być przymuszany w ten sposób, że będą ci próbować Oj tak. utrudniać pracę. To ty możesz się okazać super zarażaczem. Ty nie zachorujesz. Będziesz miał odporność na zachorowanie, ale wszystkich dookoła możesz zarażać, tak jak taki bezobjawowy. To jest chore. Teorii te szczepienia powodują również w teorii, że nie rozwijasz formy zakaźnej. Ale znowu zaczynamy, ja wracam do luki, czyli do tych tak jak mówię, 70-95%, czyli załóżmy, że średnio 20% osób zaszczepionych nie uzyska żadnej odporności, ponieważ nie wytworzy przeciwciał i organizm nie zauważy w ogóle tego, że był szczepiony. A drugą sprawą jest to, o czym też mówiliśmy w poprzednim vlogu, czyli czas, w którym to szczepienie działa. Średnio było to 3-4 miesiące, tak? U niektórych to będzie kilka tygodni, u niektórych może ta odporność będzie na rok, dwa, a może i lata. Ale czy ktoś później będzie badał przeciwciała? O tym nikt nie pomyślał. Szczepimy, ale nie badamy skuteczności tych szczepień. No Ja wiem, że to właśnie. jest wszystko drogie, że to jest wszystko pieniądz, ale tak to powinno wyglądać. No, czy osoby, które dawaliśmy kwestię covidową, 10-dniową kwarantannę czy izolację, raporty z Wuhan, raporty naukowe, PubMed, NCBI, sobie można wejść i poszukać, jak ktoś angielski troszkę umie. Koronawirus miał okienko serologiczne od 3 do nawet ponad 40 dni, czyli okazywało się na przykład, że jak miałeś ognisko w domu, to twoja żona, która się zaraziła koronką w pracy, mogła już przejść, ty miałeś jeszcze dodatkowe 10 dni kwarantanny, czyli byś 20 dni, a ty dopiero po 40 zacząłeś wykazywać objawy. Dla ciebie to były lekkie, ale poszedłeś i zaraziłeś sąsiada. To jest w ogóle tak wszystko nielogicznie zrobione. Ja mam takie wrażenie i nadzieję poniekąd, że ci wszyscy konsultanci medyczni, bo tam jest dużo poważnych nazwisk, które ja bardzo szanuję. Ja nigdy
z perspektywy medyka, na przykład nie podważyłbym zdania doktora profesora, przepraszam, profesora Hormana, bo jest to jeden z najlepszych specjalistów od chorób zakaźnych w Polsce. Ja w to nie powątpiewam. To dlaczego on takie głupoty gada na tych Wiesz co? Dlatego, konferencjach? bo on leczy choroby zakaźne w oddziale, w szpitala zakaźnego, ale on nie ma pojęcia raczej, jak działają przychodnie, a nie jak działają normalne oddziały, więc tutaj będzie jeden problem. A drugi problem, jaki ja mam, to niestety może wynikać z tego, że tych ekspertów nikt za bardzo nie słucha. Że zespół ekspercki może opracować genialny plan, ale jak to powiedział jeden z polityków, że nie zatrudniają ekspertów, bo nie chcą wykonywać ich planu, to może być tak, że oni układają świetne plany, ale rząd mówi, nie, to nam się nie kalkuluje, albo no, to zrobimy trochę inaczej. I to trochę inaczej wychodzi właśnie tak jak teraz. I ja mam niestety właśnie taką obawę, że ci eksperci są tylko po to, żeby się podeprzeć ich nazwiskami, ale nie po to, żeby ich usłuchać i zrobić tak, jak to powinno się robić. Ale też mam też taki problem właśnie, bo mówię do profesora Horbana czy do wielu, bo to są mocne nazwiska, ja to patrzyłem, ale mam też taki problem, że poza, powiem to prosto, tak, takim powiedzmy slangowym skojarzeniem, że poza ludźmi, którzy są pustymi dzbanami, czyli osobami, które są bez wiedzy merytorycznej się wypowiadają, są niestety te dzbany uczone albo dzbany dyplomowane. My doszliśmy do takiego dziwnego pojęcia o medycynie, że każdy, kto ma tytuł profesora nauk medycznych, jest ekspertem z medycyny. Od wszystkiego. Jest ekspertem medycznym. Nie. Wygląda to tak, że każdy z nas kończy studia z jakiejś specjalizacji, tak? Ja mam na przykład, nie wiem, kończyłem ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, jakieś tam zdrowie publiczne z zarządzaniem. Ale ja jako pielęgniarz, jeżeli przyszedłbyś do mnie i mnie zapytał o ginekologię i położnictwo, to ja mam małe pojęcie, tak? Parę porodów jakichś takich normalnych, fizjologicznych przyjąłem, ale jak był już poród trudniejszy, to nie za bardzo. O hormonach nie mam jakiegoś zupełnego pojęcia. Czy taki profesor, mamy przykład naszego byłego ministra zdrowia, świetny kardiolog, ale zajmował się bardzo wąską dziedziną kardiologii czy elektrofizjologią. Wtem był jednym z najlepszych kotów na świecie. I to można powiedzieć. Ale no, o chorobach zakaźnych to on się uczył 30 lat temu. Więc mówienie, że nie wiem, no, profesor, który się specjalizuje w kardiologii jest ekspertem od chorób zakaźnych, no jest błędem. I tutaj mówię, no są profesorowie, którzy są ekspertami od chorób zakaźnych, ale od leczenia w warunkach szpitalnych, a nie od tego, żeby oni układali system, w jaki sposób mamy działać i zapobiegać epidemii, bo to jest złożona część z wielu elementów. I każdy się powinien się wypowiadać, eksperci od przychodni, którzy faktycznie pracują w przychodniach, w POZ-ach, czyli lekarze rodzinni, opracować plan dla przychodni, powinien opracować plan dla SOR-ów, dla pogotowia, dla konkretnych oddziałów, w jaki sposób to zrobić i te plany ze sobą spiąć i złożyć. A Tak. nie to, że wziąć jednego eksperta, który jest z wąskiej dziedziny i ma on ułożyć wszystko. To tak jakby, nie wiem, nagle ekspertowi, który całe życie budował drogi, tylko i wyłącznie, kazać pobudować dom. Albo kazać pobudować most towarowy, który będzie miał, nie wiem, 5 linii autostrady, a pod spodem pociągi. Jeszcze do tego naftociąg i, kurde, gazociąg. No. No Czaję. tak to nie wygląda, to nie ma prawa zadziałać. A słuchaj, tak już kończąc powoli, bo tak staram się myśleć czysto racjonalnie. Skoro przynajmniej oficjalnym, deklarowanym, pożądanym skutkiem szczepienia jest wytworzenie przeciwciał, to może trzeba by przebadać populację, ale na przeciwciała, nie robić im testy na koronkę, jak to chciał robić rząd i tam wysyłać na kwarantannę i tak dalej, tylko zrobić na przeciwciała. Jeśli nas się nie oszukuje, a załóżmy, że politycy mówią prawdę, to takie dość ryzykowne założenie, ale powiedzmy, że tak jest, że na jednego człowieka z objawami, który rozwinie objawy, przypada czterech, którzy nie rozwiną objawów, a do tego jeszcze w Polsce około 50% pacjentów objawowych w ogóle nie zgłasza się do lekarza, bo się boją systemu bardziej niż koronki, to mamy Oczywiście. oficjalnie 1 000 000 pacjentów objawowych, którzy się zgłosili. Trzeba to pomnożyć razy 2, więc wychodzi nam 2 miliony pacjentów objawowych i razy 5,
bo na każdego go przypada czterech bezobjawowych. To nam wychodzi, że w populacji Polaków około 10 milionów ludzi powinno mieć już przeciwciała. Moim zdaniem trzeba tych ludzi znaleźć i im już powiedzieć, wy już się nie musicie szczepić. Spokojnie, wy już macie cel taki jak po szczepieniu osiągnięty. Problem niestety polega na tym, i to też trzeba wyraźnie powiedzieć, o czym mówiliśmy już, ale to trzeba powtórzyć, że wedle badań te przeciwciała utrzymują się średnio 3-4 miesiące. Czyli te szczepienia, które będziemy teraz wykonywać, one tak naprawdę, ta fala szczepień ma spowodować zahamowanie i wygaszenie epidemii stopniowe, powolne, ale nie jej całkowitą eradykację. Czyli ono nie zakończy epidemii. Ono spowoduje nagle, że duża część osób będzie odporna przez okres kilku miesięcy i przez okres kilku miesięcy ta ilość nowych zachorowań zacznie nam spadać, więc to jest ratunek dla systemu i dla ekonomii. I masz rację, że fajnie by było zobaczyć, kto ma przeciwciała i te osoby na przykład nie szczepić albo odsunąć ich szczepienia, tak? Że powiedzieć, że one nie muszą się szczepić w 2020, tylko powinni się na przykład w 2021 zaszczepić, bo mają jeszcze przeciwciała. Tylko po pierwsze to będzie strasznie drogie, bo będzie. Po drugie, znowu trzeba te osoby złapać, poprosić, żeby przyszły do przychodni czy w jakiś punkt, pobrać krew, czyli znowu zasoby medyków. Już nie do końca, bo moim zdaniem ludzie nie chcą się szczepić, bo się boją tych szczepionek. Tymczasem testów genetycznych nie ma się co bać, bo one nie mogą spowodować ci powikłań. Nie testów genetycznych, jest to, Tak. co ja powiedziałem, Chodzi testów ci o na takie zwyczajowe przeciwciała. mózg, no. Tak, po prostu idziesz się dziabnąć, słuchaj, no słuchaj, ja jestem naprawdę bardzo ostrożny. I mnie wyszło, że ja chcę iść do laboratorium im zapłacić, bo mi się opłaca mieć tą wiedzę, czy mam te przeciwciała. Tutaj jedynym zagrożeniem przy tych testach na przeciwciała byliby politycy, że coś odpierdzielą i na przykład zaczną ludzi wysyłać na kwarantannę, ale przy założeniu, że oni nic nie odpierdzielą, to nie ma żadnych negatywnych konsekwencji tych testów. Tam się nie ma co bać, więc ludzie powinni chcieć iść sami. Tak. Problem niestety polega na tym, że znowu to jest wykorzystywanie zasobu medyków. Czyli medyków, które mamy za mało, musimy przekierować do tego, żeby pobierali krew na te przeciwciała. I Ale tu jest problem. to już nie jest tak jak w przypadku szczepień, bo przy szczepieniach musi być lekarz, pielęgniarka i tak dalej. Natomiast przy pobraniu krwi, no to już jest tylko pobranie krwi. Słuchaj, prywatne laboratorium, dzwonię, oni mi mówią spoko, może pan przyjść nawet za 10 minut. Tu są moce No, przerobowe. Oczywiście są tym ludziom trzeba większe, no, zapłacić. zgadzam się. Trzeba zapłacić tym ludziom, ale i tak płacimy gigantyczne pieniądze za wszystko, więc może warto. Tylko jeszcze jedna rzecz, bo skoro ty powiedziałeś, ja się z tobą zgadzam, że te przeciwciała znikają po kilku miesiącach, to po kiego grzyba szczepić nas w taki sposób, żeby tą odporność zdobędziemy na wakacje, czyli w lato, czyli wtedy, gdy i tak są najmniejsze zachorowania? To raczej na jesień powinno Ale nas to się chodzi, wyszczepić. ale powiem ci dlaczego. Bo, tak jak ci mówiłem, okres tej inkubacji trwa od kilku do 40 paru dni. I teraz mamy problem, że na jesień mamy taką ilość zachorowań, bo to jest poniekąd pokłosie tego, co się działo w wakacje, czyli wakacji, wyborów, innych rzeczy i spotkań ludzkich. Charakterystyką choroby zakaźnej, bo to nie jest tak, że nie znosiłeś czapki na złość matce i przeziębiłeś się i masz zapalenie zatok. Żeby się zarazić chorobą zakaźną, musisz mieć kontakt z osobą, która jest w fazie zakaźnej. Tak? To jest jak zabawa w rzucanie śniegową kulą. Tak? Żeby dostać śniegową kulą, ktoś musi cię tą śniegową kulą rzucić. I tutaj chodzi o to, że w okresie wakacyjnym ludzie bardzo często się spotykali ze sobą i był nagły pik zachorowań. Ukryty, bo oczywiście nie robiliśmy takiej ilości testów i teraz też jest dalej ukrywany przez bardzo małą ilość testów, ale chodzi po prostu o to, że na tych wakacjach widziałeś, co się działo nad morzem, widziałeś, co się działo na wiecach politycznych, No, tak? widziałem, nawet pamiętam, co mówił pan premier, jak to pochwalał. Tak, dokładnie. To, co się dzieje też na protestach, taki sam efekt.
Bo to już nie mówimy o polityce, tak? Chociaż na protestach ludzie bardziej noszą maski i inne rzeczy, to troszkę ta świadomość się zmieniła. Ale chodzi o to, żeby było więcej kontaktów, stąd też więcej zakażeń. Oni sobie opracowali to tak, że jak nas zaszczepią teraz i zaszczepią dużo osób, to dużo osób będzie miało odporność właśnie w tym kluczowym momencie. Dzięki temu na jesień, w Będzie okresie mniej. tym infekcyjnym, będzie mniej zachorowań. Ta linia się Czaję. nie tyle, że wypłaszczy, co będzie wolniej pikować do góry. Więc Rozumiem. to jest taki trik. Tylko oni nadal, no nie są to 180 tysięcy tygodniowo, to weźmy pod uwagę, że nie wiem, do tego czerwca będzie pół roku, tak, to ile oni są w stanie zrobić, 2 tak? No, miliony 3 osób miliony max. osób wyszczepić Liczyłem przy to. 2 bardzo, miliony. no 3 to jest to. Ja nie liczyłem, wiesz, no teraz akurat nie, ale niech to będzie 2 z kawałkiem. Czy generalnie ta koronka No to to 2 zostanie. miliony na 38. Czyli ta koronka to z nami zostanie, Tak, kurde, na przerwało mi, dłużej. no. Czyli ta koronka to z nami zostanie na lata, zanim ten wirus mutuje tak, że sobie wreszcie pójdzie. Średnio takie hardcore, takie epidemie, w ogóle epidemie, poza grypą sezonową, trwają 4-5 lat. Jak popatrzę sobie O na cholera. historię, to 4-5 lat takich solidnych fali, 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 a potem to sobie opadnie. No bo po prostu wszystkie osoby, które miały przechorować, przechorowały, część z nich będzie miała już odporność nabytą, część nie, albo po prostu no, gdzieś tam to zostanie w jakimś państwie afrykańskim, będziemy pilnować, by się nie rozlazło. Chyba, że zmutuje, to będzie jeszcze ciekawiej. Bo to zbutować Ale to jest może. dokładnie mówię, no, będzie powoli tracić siłę, no. Dobra. Oby kurde nie powoli tracił siłę, bo ja już straciłem siłę do tego, co się dzieje w naszym świecie i mam kurde dość. Tyle. Wierz mi, że my też mamy dość. Jeszcze ci powiem ciekawostkę, taka a propos systemu, bo mówimy o tych kadrach i niedoborach. Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Katowice i ratowników medycznych, za których trzymam kciuki. W jednej ze stacji pogotowia dali bardzo żenującą stawkę i ratownicy medyczni, którzy byli na kontraktach, nie złożyli ponownej oferty. Więc Katowice i okolice zostają bez 400 ratowników medycznych od nowego roku, którzy nie złożyli oferty i powiedzieli, że nie będą pracować w takich warunkach i za takie stawki. Trzymam kciuki, żeby uzyskali to, co chcą i żeby przestano w końcu nas traktować jak mięso armatnie, jak bydło, które ma iść i wykonywać rozkazy. Politycy nie traktujcie jak bydło I ludzi, tyle. którzy A. nas ratują. Tak. Dokładnie tak i taką puentą zakończymy, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Więc do zobaczenia i trzymajcie się wszyscy. Traktujcie nas jak Dobrze. należy, bo się wam zbuntujemy i kto będzie na was pracował? Przecież jak mówił klasyk, wy nie umiecie nawet budki z hot Dokładnie. dogami poprowadzić. Także tyle. Pozdrawiamy. Link do fanpage'a, a także Instagrama Marcina w opisie. Hej!